Parku Śląskim w Walentynki zakochani mogli znaleźć kilka ciekawych wydarzeń. Swoją pierwszą w historii imprezę dla zakochanych zorganizował Stadion Śląski. Pary w drodze konkursu internetowego mogły wygrać kolację na płycie boiska treningowego. Walentynki na Stadionie Śląskim, pomyśleliśmy sobie, że w tym dniu możemy to, co zaoferować możemy mieszkańcom, to kolacja uroczysta, walentynkowa. Na boisku ze sztuczną nawierzchnią, na samym środku. Pomyśleliśmy, że przed taką kolacją trzeba troszkę towarzystwo rozgrzać. I by właśnie rozgrzać uczestników, organizatorzy przygotowali dla zakochanych niespodziankę. Tor przeszkód z czterema konkurencjami. Łukiem Erosa, miłosnym placem manewrowym, golami Amora i słodkim ciężarem. No to są takie oczywiście zabawy, które mają urozmaicić nasze dzisiejsze spotkanie. My jesteśmy przygotowani. Przygotowani. Zobaczymy, jak to będzie. Więc zobaczymy, będzie wesoło na pewno. Zawsze zwarci i gotowi. Nie widać, że jesteśmy wystoportowani. Pomysł z walentynkami na stadionie okazał się trafny. Organizatorzy otrzymali ponad 100 zgłoszeń. Byliśmy zaskoczeni. Zabawa polegała na tym, żeby przysłać do nas zdjęcie zakochanej pary. Pierwsze 20 takich zdjęć, które otrzymaliśmy, to byli zwycięzcy. No i oni dzisiaj są tutaj razem z nami na Stadionie Śląskim. Otrzymaliśmy maila i stwierdziliśmy, że no ciekawy pomysł chyba i coś takiego innego, więc wysłaliśmy i się udało. Super pomysł, oryginalny mi się wydaje, także inny niż chyba każdy inny. To jednak nie koniec walentynkowych atrakcji w Parku Śląskim. W hali wystaw kapelusz zarówno pary, jak i single mogli wziąć udział w rolkowisku. Od listopada współpracujemy ze Stowarzyszeniem Rolkarzy. Udostępniamy im w każdą niedzielę kapelusz i rolkarze sobie jeżdżą, więc doszliśmy do wniosku, że to chyba będzie najlepsza forma właśnie spędzenia walentynek. Impreza z muzyką w klimacie lat 70. ściągnęła do kapelusza wiele osób. Tak błyskawicznie nam się rolki skończyły do wypożyczenia w 2 minuty. Park jest takim miejscem, gdzie no, czy latem, czy jesienią, czy wiosną tych rolkarzy jest bardzo dużo. No a zimą nie mają gdzie jeździć, kapelusz zazwyczaj stoi pusty, za wyjątkiem imprez, gdzie jest wynajęty, więc no, trzeba korzystać.